Cześć, witajcie serdecznie moi drodzy w nowym roku. Pierwszy miesiąc za nami, a więc styczeń, a przy okazji czas na podsumowanie i powiedzenie sobie tego, co się udało zrobić. Ale zanim do tego przejdziemy, moi drodzy, chcielibyście się pewnie dowiedzieć, jakie są założenia, a więc z jakim kapitałem, jak to robimy, co jest celem, jak ryzykujemy i tak dalej, bo to były pytania, które się pojawiały przy okazji podsumowań z poprzednich okresów i z poprzedniego roku. Zanim to powiem, pamiętajcie o subach, o lajkach, moi drodzy, one są dla nas oczywiście szalenie istotne, bo my się dzięki temu rozwijamy. Za wszelkie tego typu działania serdeczne dzięki i przechodzimy do sedna spraw. Jeżeli chodzi o wielkość kapitału, który, uwaga, będzie stały, to bazujemy na kapitale 250 tysięcy dolarów. Ja wiem, że to może być bardzo dużo i okej, to jest bardzo dużo pieniędzy, ale to jest kapitał bazowy, startowy i na podstawie takiego kapitału będą pojawiały się elementy, czy też zagrania, obliczenia ryzyka i tak dalej, każdy jeden miesiąc zaczynamy od tego samego kapitału. Jeżeli będą straty, to ja będę musiał do tego kapitału dopłacić. Jeżeli są nadwyżki, czyli zrobiłem wynik po prostu profitowy, to wszystkie nadwyżki są wypłacane dopiero na koniec miesiąca, kiedy jest już podsumowanie, dopiero wtedy następuje, nazwijmy to, rozliczenie każdego okresu i takim modelem przez cały rok będziemy jechać, gdzie mnie to zaprowadzi. No zobaczymy za kilka dobrych miesięcy. Moi drodzy, przechodzimy do wykresu i do tego, co się tam znajduje. Sprawa numer jeden, mamy podgląd na dni. Czy one były pozytywne, czy negatywne, a więc taka obrazowa sytuacja, jeżeli dzień jest zaznaczony na zielono, dzień zakończył się wynikiem po prostu dodatni. Na czerwono dni zakończyły się negatywnie. I pierwsza rzecz, która może, znaczy, którą widzimy wspólnie, to, że tych dni stratnych było całkiem dużo, bo tak na szybko licząc, 7 dni handlowych było w stracie. 31 stycznia zakończyliśmy z wynikiem 94 205 dolarów zysku. Ok? I zanim przejdziemy do poszczególnych dni, dosłownie dwa słowa chciałbym tutaj powiedzieć, bo ktoś powie: o, to tu procentowo dużo kapitału, Paweł, zrobiłeś. Uwaga, 250 tysięcy dolarów to jest ta kapitał, na którym bazujemy, ale ten kapitał pozwala też wykorzystywać różnego rodzaju dźwignie i ja tych dźwigni właśnie używam po to, żeby móc generować no po prostu dobry wynik, przy tym naprawdę pilnować tego ryzyka, żeby ono było w ryzach, żeby one za bardzo nie wpływały na moje postrzeganie, nie wiem, na jakąś tam emocjonalność i tak dalej, no bo w momencie, kiedy pojawiają się straty za duże, kiedy nas zaczynają za bardzo boleć, no to my zaczynamy reagować, różnie się zachowywać i to jest normalne. Jest to pewne niedopowiedzenie, dlatego że wszyscy, którzy są w projekcie, doskonale wiedzą, co ja dalej mam w związku z tym na myśli, a pewnie jak będziemy robić podsumowanie albo na live trading campie, który we wrześniu, będziemy mówić bardzo szczegółowo, jak to zrobić mądrze, jak te wszystkie elementy dźwigni wykorzystać. Bardzo dobry wynik, można powiedzieć, wystartowany ten rok, no zajebiście, co tu będziemy dużo gadać, 24 tysiące na plusie, później jest 14 tysięcy, później jest 6 tysięcy, później jest 21 11 stycznia i później mamy 3 dni z rzędu, o Boże, straty, 4300 na minusie, 13776, rzucamy trading, już się poddajemy, już zmieniamy strategię, zmieniamy sposób myślenia, otwierania ryzyka, wszystko walamy do kosza, bo dwa dni z rzędu stratny, trzeci dzień minus 2591, a więc chcieliśmy odrobić, się nie udało i znowu jest strata. Oczywiście pół żartem, pół serio, wielu niestety uczestników rynku tak właśnie ma, jeżeli jest dzień stratny, drugi, trzeci, następuje nerwówka, ale nie u mnie. 17, 23 595 dolarów, później znowu strata minus 4 tysiące, później mamy takie wyniki, bym powiedział, bardzo średnie, ale taki był ten miesiąc, czyli 6900, 10600 na plusie, 7000 ponad, 2700, 3200, 6000 i miesiąc 31 zakończony stratą minus 7784, co w całości, jak już powiedziałem wcześniej, dało 94 tysiące dolarów, 94 205. To jest ta średnio zyskowna i średnio stratna pozycja. Jak widzisz, ta relacja, okej, jest nadal zachowana pozytywna, ale no muszę powiedzieć, że można było to zrobić lepiej i w zasadzie ta końcówka miesiąca, ona jakby o tym zdecydowała. Te niektóre scenariusze, okazje były takie, bym powiedział, bardzo, bardzo średnie. Trudno, taki jest wynik, biorę to na klatę. Skuteczność, tutaj nie ma wielkiej zmiany w porównaniu do tego, jak to wyglądało w poprzednim roku, ale ważna rzecz, ilość okazji, ilość decyzji,
decyzji, tylko 43 scenariusze, tylko 43 okazje, które ja dostrzegłem na rynku, tylko tyle wykorzystałem, z czego 28 z nich zakończyło się wynikiem pozytywnym, 15 stratą. Bardziej chcę koncentrować się wciąż na trzymaniu ryzyka w ryzach, to jest moje główne założenie. Pilnowanie tych statystyk średnio stratnej, średnio zyskownej, żeby tutaj było zdrowo, no i później wybieranie tych okazji, które mi po prostu leżą, które mi pasują, żeby nie wymuszać handlu, bo to się często po prostu źle kończy. W zasadzie wtorek bardzo dobrze nam płacił w miesiącu styczeń, następnie środa, czwartek, piątek kiepściutko. Z tego co pamiętam, w piątek to najwięcej strat było. Jeżeli chodzi o godziny handlu, przypominam, zaznaczam, że to co tutaj widzisz do tych godzin, czyli druga, powiedzmy dziesiąta, to nie jest, że handlowałem w godzinach nocnych czasu polskiego, tylko do tego timingu dodaj plus 6. Więc to jest od 8 mniej więcej do 16 ta aktywność z transakcjami gdzieś tam się odbywała. Średnio poświęcałem około 2,5 godziny w ciągu dnia na zajmowanie okazji, na ich znalezienie, na przygotowanie. Teraz jeszcze przejdziemy do zakładki instrumenty. Moi drodzy, jak widać, no nie poszalałem. Kilka podstawowych instrumentów, a więc funt do dolara, dolar amerykański do jena, funt do jena, dolar kanadyjski i dolar amerykański, no i oczywiście euro do dolara. Uwaga, euro do dolara dało mi pstryczek w nos, a więc na euro dolarze w tym miesiącu styczniowym minus 4000. Nie zarobiłem, nie przeczytałem dobrze, nie miałem racji handlując na euro-dolarze. Moi drodzy, tyle jeżeli chodzi o to podsumowanie. Pamiętajcie o kciukach, o subskrypcjach i lecimy w tym roku. Nie wiem, czy będziemy bić rekord, ale będziemy robić swoje. Czas pokaże, gdzie zajdziemy. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.